Słowita, 7 sierpień 2019 rok, widok na okolice z wysokości, na której położony jest cmentarz grzebalny, aktualnie używany, bo jest jeszcze drugi. Tu widzimy cerkiew greko-katolicką. O, właśnie w tle. Tu przybliżam wieżę, kopułę. Obok jest stary cmentarz, w tej chwili nieużywany na grzebanie zmarłych. I tu z tej samej wysokości, za chwilę pokażę drugi kościół. A tymczasem tutaj okolica, jak wygląda wokół. Tak, teraz tutaj bardziej na północ widok. O, i tutaj po tej stronie drogi już będzie widok na cmentarz. O, najpierw okolice, które stąd widać, może lekkie zbliżenie. Tam w kierunku horyzontu. Jeszcze i cmentarz, jak tylko tutaj widać, daleko, o, tyle, i znowu tu idziemy drogą, to co z drogi widać, pokażemy, o. Widok na cmentarz grzebalny. O, na tyle pozwalają tutaj drzewa zobaczyć. I teraz przez tą drogę spróbuję przejść. I na ile to będzie możliwe, to przejdziemy do szczegółów. Tu przy tej ulicy jest widok na następny kościół. Dawniej kościół polski. A przez jakiś czas był zamknięty, zaniedbany, opuszczony, a teraz przeznaczony na kościół prawosławny. To jest ten kościół. O, z tą wieżą. I przy tej drodze, jak ten kościół widzimy, jest cmentarz grzebalny. O, tutaj podchodzimy do bramy. Myślę, że jest wejściowa otwarta. I tak można ten cmentarz podzielić na tak, jak ta droga idzie, i tak jak widzimy po lewej stronie,
To będzie ta starsza część, gdzie zaczęto chować zmarłych, grzebać. A po prawej stronie jest zagospodarowywany cmentarz już na bieżąco. Tu pewne jakieś przechowania sprzętu dla grabarza. Tak. I może bardzo krótko przejdziemy tutaj przez tę część najstarszą, może gdzieś na jeden czy drugi szczegół zwrócimy uwagę, gdy chodzi o symbolikę tych nagrobków, jakie one tutaj są. A jest tu kilka wzorów, które zasługują tak na szczególną interpretację, gdy chodzi o nawiązanie jeszcze do symboliki Starego Testamentu. Nie będzie to nagranie wszystkich szczegółów związanych z każdym grobem, bo to by zajęło bardzo dużo czasu. Ale myślę, że to, co tu nagrywam, będzie obrazowało, jak ten cmentarz tutaj jest prowadzony. Cały zespół symboli. Na tym pomniku to coś podobnego się powtarza. I tu zmierzam do tych grobów, które były pierwotnie jako pierwsze stawiane. O. Starsze groby. I tu już takie bardziej wykorzystujące nowe osiągnięcia w przedstawianiu, nawet postaci. Jeszcze inny motyw pomnika nagrobnego z Matką Bożą obok. Tam jest znowu krzyż metalowy, a więc różnorodność, chociaż sąsiedztwo tutaj tych grobów jest bliskie. Zestaw symboli.
To już jest przedstawiona postać. Jeden z pierwszych grobów Mickofedir. Tu widać kwiaty, które się gdzieś porozsiewały, zasadzone ręką ludzką specjalnie. Ale też i kwiaty, które na dziko rosną. Akurat do tej porze zakwitły. O, i ja tu jeszcze teraz wezmę od strony pleców. Tych pomników. Tak wygląda ta część, którą żeśmy przeszli od drogi do samej siatki. I teraz spróbujemy dalej przejść. Jakby znowu taka alejka krótka, wąska. I ukazanie następnych nagrobków tu spoczywających. Tu jest zagęszczenie tych pomników, trochę większe. Tu znowu widzimy tą symbolikę wieloraką, która występuje na tych tu dwóch pomnikach. O, proszę bardzo. Są one podobne, ale różne. Tak samo, gdy chodzi o zakończenie, tu widzimy krzyż, a tu Matkę Bożą. Tak. No, są tutaj te tuje, tak pokazujące na niebo. Niektóre podsychają. Znowu widzimy tutaj tę część i tę. Na lewo i tak jak wspomniałem o kwiatki, które tutaj były kiedyś zasiane na grobach. Tak, one z roku na rok się rozsiewają coraz bardziej. No i tutaj dzika róża na pewno jak kwitły
To wyglądały pięknie. Te gałęzie. A teraz już przypominają nam, że nadchodzi jesień. Owoce na róży dzikiej. Inny wzór i winogrona i te gałązki, które innego krzewu, które wydały owoc, a tym owocem szczególnym jest Matka Najświętsza, którą Pan Bóg wybiera na Matkę Syna Bożego, który umiera na krzyżu dla naszego zbawienia. Chyba taka jest wymowa tej figury i tego symbolu. Posuwam się dalej w stronę tego głównego przejścia, ukazując po drodze te pomniki, które były pominięte. I tu znowu właśnie ta symbolika liści, drzewa pełnego życia, owoców innego krzewu i ten kielich, który zbiera, do którego zbiera anioł, te zasługi, które płyną z krzyża, czyli z męki i śmierci Pana Jezusa. Tak. No, idźmy dalej. A ten wzór się powtarza, widocznie jeden i ten sam wykonawca robił te pomniki. Tam też jest ten aniołek. Może go zbliżę. A można powiedzieć ten sam wzór. I tutaj następne. Trochę nam te gałązeczki kwitnące przysłaniają te wzory. Zaraz, jak będziemy szli do tych współczesnych grobowców, będziemy widzieli, że ta symbolika będzie powoli wypierana przez nowoczesne metody. No, granicie są wytrawiane, obrazy, wzory czy postaci tych zmarłych. Tak. O. Z jednej strony, z drugiej strony. I znowu fragment, żebyśmy się posunęli nieco do przodu. Tu już mamy ze 40 z 50 metrów przejście. Tu widać jakieś pomniki chyba jednej rodziny, bo jest ogrodzona całość. 1980. A, w jednym roku pomarli, a tam 2004 już jest Olgi, już jest współcześnie. No. Następny fragment.
Może tak stąd. To ujęcie takie spokojne będzie okazją do wglądu. Czy tam jest ktoś nasz bliski, nasz z naszej rodziny, pomnik? I proszę bardzo, tu już przechodzimy, tak jak zerknąć, na tą nową technologię. Przy tych pomnikach. Więc postać Pana Jezusa. Tu jest ten sam motyw. Tu jest Matka Boża. Tu są następne ujęcia. Tak. I postaci zmarłych. O. W porównaniu z tamtymi grobowcami to jest nowość. Tu już jest 98 rok, 2016, 2015. Tak. Widać też tutaj pomnik dziecka. O, z tym aniołkiem. I znowu spróbujemy przejść taką wąską alejką, która dzieli te groby tutaj przez całość. Tam miejsce jeszcze czeka na napis, widocznie większy grobowiec rodzinny. Tu jest dwoje osób. Tak. Jeszcze inne motywy. Tu Maryja zwalczająca szatana, w niebo wzięta. Chyba taki jest motyw. 84, 89, też pogrzeb młodego chłopca. Upamiętnia ten pomnik. Tak. No. Tu jest właśnie też ta nowa metoda wykorzystana. Tutaj Jezus bolejący, cierpiący.
I znowu proszę zobaczyć w tym rzędzie starszych pomników ten pomnik, jak on jest bardzo bogaty, wymowny w tę symbolikę, którą już tam w kilku słowach próbowałem jakoś uchwycić, prawda? Jezus Chrystus, aniołowie, owoce tego drzewa, który tak obficie wydaje nasiona, tam liście dębu, tutaj znowu są winogrona, są róże, różne treści one symbolizują. Tak. I znowu dalej. O, tam też taka symbolika. I trafiają się w tym pierwszym rzędzie jeszcze te pomniki starsze. Być może, jakby popatrzeć za datami, to by nam to pokazało. Nie mam czasu na to, że tak właśnie te pierwsze groby w tej pierwszej linii wyglądały. Wzdłuż granicy cmentarza, od drogi do następnej drogi. Jeżeli się nie mylę, ale tak by wskazywało. I tutaj o, na tą część kieruję kamerkę, żeby pokazać ogólny wygląd. Tu mniej więcej są te rzędy grobów, one się pokrywają. Także widać tutaj ten podział, on jest bardziej przejrzysty przy większych zgromadzeniach. W czasie modlitw do zmarłych to rodzina ma się gdzie pomodlić, stanąć, jak jest trochę miejsca wokół grobu. Praktyczne sprawy też są tutaj uwzględnione. Tu widać nowy jakiś grób, bo jeszcze wieńce widać, jeden, drugi. Tak. Przy albo na grobach bliskich, albo rezerwowane miejsca wcześniej były. Skoro tu w tej starszej części są nowe groby. O, tu jeszcze raz na tą część, którą żeśmy przeszli. I zmierzamy do znowu tej głównej alei dzielącej na te dwie części cmentarz. Tak jak tutaj idę w ciszy, to się pomódlmy za zmarłych. Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie,
a światłość wiekuista, niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Już wyczerpuje się bateria i tak będzie pierwsza część. Po lewej stronie tej alejki, tak jak żeśmy rozpoczynali, przedstawiona w takim wielkim skrócie, ogólny widok na cmentarz w Słowicie. A tu jest droga, teraz bardziej tutaj przygotowana do jazdy. Także można szybciej przejechać, skorzystać z możliwości nowej technologii. I jeszcze raz zbliżenie na okolice. I już kończy się bateria, wyczerpuje się, koniec pierwszej części. Na temat cmentarza w Słowicie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.